Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Pogoń Siedlce, Drutek z Bytowia Bytów. Witam trenerów obydwu zespołów i proszę o komentarz pomeczowy trenera Gości. Przyjechaliśmy tu do Siedlec zagrać kolejny dobry mecz i powalczyć o pełną pulę punktów i mniej więcej to tak na boisku wyglądało. Punkt na pewno trzeba przyjąć jako cenny, chociaż no, na pewno niedosyt pozostaje, bo wydawało mi się w drugiej połowie, że brakuje tylko postawić kropkę nad i wygrać ten mecz, a końcówka pokazała, że mogliśmy ten mecz przegrać, bo mieliśmy dwie podobne sytuacje, jedna z naszej strony Klichowicza, a ze strony Siedlec, też nawet nie pamiętam, kto ta piłka. Wrzesiński uderzona w super, mogła zakończyć ten mecz porażką, dlatego na pewno ten punkt nas cieszy. Wywalczony na trudnym terenie z drużyną, która dobrze się prezentuje w ostatnich meczach i no, walczy na całego, żeby utrzymać się w pierwszej lidze. Na potwierdzenie, co powiedział trener, to popatrzmy na to, że zespół Bytowi w tych wszystkich kolejkach trzy razy tylko przegrał na wyjeździe i sporo punktów porywał, dlatego ten rywal był już przed meczem trudny. Myślę, że umiejętnie tutaj blokowali naszą stronę prawą. Mierwicki dzisiaj z Wrzesińskiem nie mieli aż tylu sytuacji jak w każdym meczu. Było tam ciasno i przeciwnicy mocno blokowali również i nasze strzały z dystansu. I tutaj tylko trzeba powiedzieć, że jednak tę sytuację mieliśmy jedną Rybickiego w pierwszej połowie, jedną Wrzesińskiego na koniec meczu. Zabrakło tego łutu szczęścia, bo piłka odbiła się od słupka, czyli 2 centymetry i bylibyśmy szczęśliwi, a tak to też trzeba powiedzieć, że ten punkt szanujemy, no bo trudny rywal, myślę, że też w następnych meczach też postawi trudne warunki. My zagraliśmy, myślę, że dobre spotkanie w obronie, bo rzeczywiście goście mają bardzo dobre, stałe fragmenty, dochodzili do tych sytuacji, ale jednak daliśmy sobie strzelić bramki. Mamy przed sobą 2 następne mecze, będziemy walczyć do końca. Ta sytuacja w tabeli, jeszcze nie można jej określić, jaka jest, jak to będzie po kolejce, bo jeszcze grają zespoły. Dzisiaj jest jeden mecz jutro i zobaczymy, na co nas stać. Musimy się w Olsztynie przełamać, bo na wyjeździe nie graliśmy dobrze, ale jeżeli będziemy tak dalej się prezentować, to na pewno robimy wszystko, żeby utrzymać pierwszą ligę dla Siedlec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto pierwszy chciałby zadać pytanie? Ja mam pytanie o Świerblewskiego. Dlaczego tak późno został wprowadzony? Proszę zobaczyć, kiedy Świerblewski zagrał w meczu o stawkę. On jest po ciężkim urazie i wpuszczam go po prostu tyle, wiem na pewno, że w następnym meczu albo w jeszcze następnym trzeba będzie z niego skorzystać. I dlaczego tak późno zmiana? Bo Gołębiewski nie grał źle, a te zmiany przede wszystkim nie grał źle w obronie. Przede wszystkim. Natomiast końcówkę chcieliśmy jeszcze zaatakować i to nam się udało. Taką decyzję po prostu podjąłem, żeby zespół, który dobrze wygląda w obronie, bo nie mieliśmy tutaj dziury w środku, akurat Gołębiewski pracuje na tej pozycji 10, dał z siebie wszystko i myślę, że dla Damiana takie przetarcie gdzieś też w meczu o punkty to na pewno się przyda w następnym spotkaniu.